Mam nadzieję, że dotarłaś do nas bez problemu. Nikt cię nie napadł i nie strzelał do ciebie po drodze. Nie. Całe szczęście ulice Night City są akurat coraz bezpieczniejsze. Odnotowaliśmy spadek zabójstw z 7103 przypadków rocznie do tylko... Chwileczkę. Mówisz, że ulice są bezpieczne, tak? A co z autostradami? Słucham? Słyszałaś zapewne o strzelaninie na zjeździe z Route 1. Minęło pół godziny, nim ktokolwiek zareagował, prawda? A w tym czasie wystrzelono ponad 700 pocisków. Co się tam stało? I gdzie są ci przestępcy? No więc NCPD odpowiada oczywiście za bezpieczeństwo wszystkich zamieszkałych w granicach miasta. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hellmana. Przecież sam chciałeś mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żył. Zapytam jeszcze raz. Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia, głupio byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od 50 lat porachunki z Arasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebuję cię do tego. Wyjdźmy stąd. Ale dlaczego? Chodzi o dawne ideały? O osobistą urazę? Nie musisz tego wiedzieć. Będziesz tylko moim kierowcą. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasakę. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Wiesz, że jesteś tylko irytującym omamem? Powinienem cię ignorować. A ty jesteś chodzącym trupem i powinienem zaczekać, aż umrzesz i zwolnisz dla mnie miejsce w ciele. Ty skurwysynu. Ale jak widzisz, postanowiłem ci pomóc. Musimy tylko znaleźć... Zaczyna się od M na 7 liter. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączony do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem, gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi.
Powiedz wreszcie, co ci chodzi po głowie. 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. Na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. Cześć, Vi. Jednak zadzwoniłaś. Dzięki. Obiecałem przecież. Mhm. Nie dla każdego to nic jest o... Wie... Nie? Nie ma już. I to uszkodzono Reaper do Ockingers. O kurwa. Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na Chick-Chick Street. Kurwa, Vi. To jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie, Vi. Co tam słychać w wielkim świecie? Syny z ratusza nadal nikogo nie wysłały do naprawy. Dobra, załatwię to. Dziękuję. Dziękujemy. Co tam?
Bo jest za mały. A ty co taki ukochany? Jej urodziny! Bo chciała! No, nawet mi się tu podoba. Może szybki numer. Skoro jeszcze to mój pomysł. Czy ty siebie słyszysz? Modele dziecięce i tak są do niczego. Ewentualnie koprocesor. Najlepiej zapytaj Reapera. Hej. Szukasz towarzystwa na wieczór? Właściwie mam trochę czasu do zabicia. Chodź ze mną. Mam coś, co cię nakręci na całe godziny. Nie polecam, to śliski gość. Używa kwestionowalnych metod. Sprzęt bierze chyba ze śmietnika. Ale jest tani. Muszę z nim pogadać. Jest na Jigsaw Street. Pracuje głównie z prostytutkami w tym rejonie. Czekam. Chcesz coś powiedzieć? Nie. Wszystko ze mną dobrze. Szukam czegoś czystego, nieedytowanego. Ja mam same czyste rzeczy. Co cię kręci? No, chcę coś tak... wrócę kiedy indziej. Wrócisz. A ty? Kupujesz coś, czy tylko straszysz klientów? Czym tutaj handlujesz? Braindance'ami. To jakieś specjalne nagrania? Powiem tak, ci, którzy wiedzą, po co przyszli, nie pytają. Widziałeś tu dziewczynę z niebieskimi włosami? Młoda, ładna. Moją klientelę stanowią w większości starsi, brzydcy panowie. Zapamiętałbym młodą, ładną dziewczynę. Szukam Reaper Doka o ksywie Fingers. Znasz go? Fingers. Chyba coś mi się obiło o uszy. Wiesz, gdzie go znaleźć? Pojęcia nie mam.
mogłeś bardziej uważać. Uważałem, ale przecież muszę ćwiczyć. Jakby klienci chcieli oglądać splaczały brzuch, to by siedzieli w domu i patrzyli w lustro. Nie mam kasy na ranę. Przystopuj z ćpaniem na tydzień, do kasa się znajdzie. Oczywiście. Jak nie będę mógł pracować, to obaj zdechniemy. Pewnie każdą swoją weźmiankę. Dobra, pożyczę od kogoś. Idź do Ripera i napraw. Powiedz, że jutro przyjdę i zapłacę. Nie zimno ci? Mogę cię. Thank you.
Mam do przekazania wiadomość dla Fingersa. Od Tiger Claws. Co to za wiadomość? Pilna. I poufna. Czyli? Czyli możesz wybrać. Co? Czy dostaniesz wpierdol za wścibstwo, czy za opóźnianie? Dobra. Szlacz, przepuść pana. Niebieski? To pewnie jakaś pochodna ze fabrykosi. Braliśmy to na trzeciej korporacji. Dobre, przez dobry... Niezły trip. No to nie dziwię się, że one to biorą.
Wszystko w porządku? Nie lubię wody. Nie będę pływać. Nie widzisz, że nikogo to nie obchodzi? Gdzie znajdę Fingersa? Gdybym mógł, to bym się zamienił. Wszystko jest jakieś strasznie zagmatwane. A potem zostaną już tylko kable i puste butelki. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebany chudzielcu? Powinieneś. Chyba jest to jedna miasta. Jak masz wobec niej ruszyna finansowa? Rozumiem. Miasta. Tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Nic ci nie jestem winna. Poza 20 paczkami. Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś. Uważaj, jak się do mnie odzywasz, szmato. Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać. Cześć, Vi. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty, poczekaj na swoją kolej. Znasz tego Reapera, Fingersa? Co
słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Hej, dobrze, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Ewelin była u Moxów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowałam jej to wybić z głowy, ale... Moxy nie mają przypadkiem tego Fingersa na celowniku? Nie. Dlaczego? Słyszałem, że on przynosi więcej szkody niż pożytku. Niestety, nie możemy się zajmować wszystkimi. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadę do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Pracowałaś w chmurach? Tak, edytowałam im Braindance. Tam poznałam Ewelin, Toma i resztę. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwania. Ewelin potrafi przyciągać ludzi. Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma chip lalkowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dalej tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Moja koleżanka bardzo cierpi. Może mogłybyście nas przepuścić? Jasne, wejdźcie. Ciekawe. Przed chwilą nie wyglądała, jakby coś jej było. Jest twarda. Sprawdź, czy wchodzimy. Możesz otwierać usta. A teraz? Lepiej. Ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzeg naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno się zaadaptować. Wchodzimy? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi chłopcami. Z tym, że w tej chwili jestem zajęty. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Szanuję. Czego chcecie? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć.
A ja powiem, że daje najlepsze, co ma. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Czego wy chcecie? Słyszałem, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczep. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Pff, nie rozśmieszaj mnie. Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest. Zresztą, zapytaj, kogo chcę. Jestem kimś... Więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje, dopieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej. Proszę, posadźcie swoje zacne cztery litery. Dawaj, dawaj. Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłem jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się. To tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Lepiej sobie przypomnij. Ci nie działa? Albo sprawię, że mnie zapamiętasz. Na zawsze. Zabrali ją faceci ze studia braindance'owego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Więcej konkretów. Co to za studio? Mówili, że to nagrania z ćmą. Że będzie się nadawała do ćmy. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. City nadal pogrążone jest w żałobie po śmierci dyrektora koncernu Saburo Arasaki. Flagi na budynkach miejskich opuszczono do połowy właśnie. Zorganizowanie jest zabronione aż do...
Stacja 2, AA6244. Opuszczamy pojazd. Odbiór. Wyłaź, już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władzo. Bez nerwów. Stoi! O, kurwa! Centrala! 1053, 1054. Pozwoliłam jej wrócić do domu, Lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindensy. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindensy. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. A masz jakiś lepszy pomysł? Ej, co ty wybraniasz? Mam. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Znam fikserkę z Westbrook. Zadzwonię do niej, może coś będzie wiedziała. Fikserzy nie rozdają informacji na lewo i prawo. Zrobiłem dla niej parę rzeczy. Zobaczymy, co powie. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie. Szukam braindensów. Takich bardzo konkretnych. To znaczy? Na nośniku mają logo w kształcie ćmy. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to w tym temacie doradzam ostrożność. Wiesz, kto i gdzie produkuje takie braindensy? A ty wiesz, na czym polega rola fixera? Może ja ci to wyjaśnię. Ja nie tylko finalizuję transakcje. Wiem przede wszystkim, jak dokonać niemożliwego. Czyli? Czyli jak sprawić, żeby i nabywca, i dostawca, i pośrednik nie tylko zostali przy życiu, ale też mogli dalej działać, każdy w swojej branży. Dlatego nie pytaj mnie więcej, kto, gdzie, z kim i dlaczego. Możesz mi załatwić takie nagranie? Nie, ale wiem, kto może. Kto? Jest taki sklep na Jig-Jig Street. Facet ma najrozmaitsze rzeczy, tam zapytaj. Dzięki, Wakako. Pitchfoku! Próbowałeś mnie orznąć? Tutaj brakuje czterech paczek. Ja tyle dostałem od Pabla, z nim załatwiaj. Teraz kurwa z tobą załatwię.
rozjebałbym ci mózg na papkę. Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Spróbuj, no. Za darmo ci zrobił? Pierdolisz. No za darmo. Wygląda biednie, ale działa. Nie kazał ci płacić w ogóle? Czy na kredyt? Jezu kry... No przecież mówię, żadnych pieniędzy nie chciał. Hej, kotku, gdzie się tak śpieszysz? Hej, szukasz towarzystwa na wieczór? Co? W sensie, że od zwierząt? Weź nie żartuj. Próbowałeś tęczowych popersów? Bardzo hej. Mamy wszystkie odcienie. Chcę zobaczyć, czym handlujesz. Z tym, co się robi? Użyj wyobraźni. Przyszłam tu po to, żeby nie musieć jej używać. Jedno drugiego nie wyklucza. Wybrały panie coś? Jak mogę ci dogodzić? Co tam masz ciekawego? To nie u mnie. Jest taki jeden na Jig-Jig Street. On ma różne rzeczy. Bardzo różne. Mam coś, co cię nakręci na całe godziny.
Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. Widzę, że trafiłem na konesera. Ćma będzie cię kosztować. Nie jestem żadnym koneserem. Jasne. Muszę się dowiedzieć, gdzie te nagrania powstają. To wszystko. Słuchaj, ja tym handluję, bo to dobra i zazwyczaj spokojna robota. Dopóki płacisz, nic więcej mnie nie interesuje. A może jakaś zniżka dla nowego klienta? Zniżki są dla stałych nabywców. Nie masz pieniędzy, to spierdalaj. Skąd bierzesz takie nagrania? Ci, którzy produkują takie rzeczy, bardzo sobie cenią prywatność. Nigdy nie przyszło mi do głowy dociekać, skąd się to bierze. Bo ja z kolei cenię sobie życie. Co tam masz ciekawego? Interesy z tobą to przyjemność. ¿Cómo estás? No i po co? Dokąd tak pędzisz, skarbie? Przystępuj trochę. Спокойно.